na 5. Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Turystycznej. Kropka w Buchowodach! Był to demon, co chorał, lekki dach, zapadł w Tennessee Hills. Preko skali, to je lekki dach, pusty nam Tennessee Hills. Ciężki, mleczny, zahalý, lekki dach, zapadł se do rubína. Kterou cestou zpátky dolů jí, nikdy už nepozná. Jak zagubić smutek, wielki płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła wie. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczą cel. W twoich oczach znaczą cel. Czarny staw, świecie nasz, daj nam siłę chłopu śpiewu tłumu. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam jasny chłop oczekiwanie. Świecie nasz. Zespół istnieje od 7 lat. Gramy ze sobą już troszkę dłużej, natomiast taka formuła muzyki akustycznej, muzyki tak zwanej pozytywnej akustycznej fali, którą staramy się przekazywać ludziom na scenie, trwamy od 7 lat. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę, spokój daj. No zostaliśmy proszeni tutaj, a wiadomo, formuła tego festiwalu jest taka, jaka jest, czyli że piosenki o tematyce, nie wiem, górskiej, natura i tak dalej, także między innymi pieśni Marka Grechuty też mają ten, poruszają ten aspekt. No i, to, i po prostu przyjechaliśmy i zagraliśmy. No w Korwodzie mieliśmy przyjemność wziąć udział w 2008 roku. To była pierwsza edycja tego festiwalu. Zorganizowała to pani Danuta Grechuta i razem z Anną Treter z zespołu Pod Budą. Taki miały pomysł, to była druga rocznica śmierci Marka Grechuty. No i dowiedzieliśmy się o tym, wysłaliśmy tam nasze demo. Było 57 wykonawców, potem ścisłe grono to było 17 laureatów, 17 wykonawców. My byliśmy w gronie laureatów, no i dostaliśmy pierwsze miejsce. Tak nazywało się to nagroda Serce Szczero Złote. Plus pieniądze, ale o tym nie będę mówił, bo wiadomo. A skąd nazwa zespołu? Tak się zdarzyło, że Pan Bóg jakoś tam iskierkę puścił w moje myśli i mi wpadła do głowy ta nazwa. Myśleliśmy długo, nie wiem, czy nawet z pół roku się zastanawialiśmy, nawet jednak podpowiada, że rok, nad nazwą zespołu. Aż w końcu, no ja powiedziałam, może dzień dobry. No mówię, no dobra. No i tak zostało po prostu. Jest dzień dobry. Myślę, że jest to nazwa, która przekazuje pozytywną energię. Bardzo wielu ludzi codziennie używa tego słowa przy wielu okazjach. Także może się będzie utrwalała jako nazwa zespołu. Jak sen, co wiecznie trwa.
kozacy pchnęli, lecz kozacy pchnęli 100 000 koni w cwał i pokryły pola i pokryły brzegi, setki porąbanych i poprzestrzelanych ciał. Na szlakach turystycznych śpiewało się różne rzeczy, aczkolwiek dominowały treści bliskie sercu człowieka wędrującego. Czyli temat drogi, temat pokonywania przestrzeni dominował i pochwała przyrody, czyli coś, co święty Franciszek z Asyżu bardzo ładnie wprowadził do poezji europejskiej. Takie nie antyczne, ale właśnie takie współczesne potraktowanie stworzenia Bożego jako takiego daru, który ma służyć człowiekowi. Jest wiele piosenek wywiedzionych gdzieś tam z tradycji, takich, które się ostały przez setki lat, a to znaczy, że są śpiewane przy ogniskach domowych, w ogniskach domowych, w ramach ognisk domowych, a to znaczy, że są śpiewane i mogą być śpiewane również przy ogniskach na szlaku turystycznym. No, wiemy to, że nasze piosenki są śpiewane, niektóre, przez czy to pielgrzymów idących do Częstochowy. To jest turystyka sakralna, jak Jasny Gwint. To jest też piosenka turystyczna. Sakrosąg to jest piosenka turystyczna, w pewnym sensie dość dosłownym. Więc niektóre nasze pieśni tam są, no, są też na szlakach turystycznych. Więc fizycznie odpowiadam, tak, niektóre nasze piosenki bezwzględnie można zaliczyć do grona turystycznych. Ma taką nietypową nazwę. Może powiesz? Nazwa naszego zespołu wzięła się od księżniczki takiej, była księżniczka Karabu, która postanowiła sobie wymyślić język swój własny. To koleżanka się lepiej orientuje, na jakie potrzeby, ale wydaje mi się, że mniej więcej jakoś nam bardzo się spodobał ten pomysł wymyślania tych języków różnych. I tak powstał zespół Karabu, potem dużo ludzi zaczęło to wymawiać Karabu, więc tak z Polska na przedostatnią sylabę, więc tak zostało troszkę Karabu. Po kolei, skąd jesteście? Formacja jest rodem z Brwinowej, tam zaczynaliśmy grać próby, a teraz to już się troszkę rozleźliśmy po tym okręgu warszawskim. No dobrze, niech będzie, że po Mazowszu.
I tak miejscowości pod, takie podbrwinowskie jak Warszawa, jakieś tam podbrwinowskie Błonie, to tam właśnie zamieszkujemy. Jako zespół właściwie istniejemy to już blisko 10 lat. Zaczynałyśmy gdzieś w jakichś toaletach szkolnych. Potem nas wyciągnięto, w podstawówce jeszcze, potem nas wyciągnięto na jakieś występy. No i tak poszło dalej już później. Także jak już było wspominane, tutaj jesteśmy dziećmi Bazuny, ponieważ trafiliśmy na Bazunę poprzez festiwal kolejkowy, śpiewania kolejkowego w Białośliwiu. Równoległe.